Kurwa, kolejne święta w bunkrze. Ale są też dobre strony. Po tych wszystkich lockdownach zniszczenia będą większe niż po naszej wojnie. Że też ja na to nie wpadłem. Ależ skąd? Te wszystkie restrykcje są dla naszego dobra. Kurwa, Goebbels. Kto jak kto, ale ty powinieneś wiedzieć, że nigdy nie należy wierzyć we własną propagandę. Martwi mnie tylko, że jeszcze nie ma zająca. Wysyłałem do niego list już ze 3 miesiące temu. Pewnie zabalował u ruskich. Naprawiliśmy nasz system komunikacji, dzięki czemu odzyskaliśmy łączność ze światem. Przyszła depesza od zająca wielkanocnego. Moi drodzy niemieccy przyjaciele, w tym roku w Berlinie świąt nie będzie. Najpierw dopadli mnie Rosjanie i zaszczepili swoim sputnikiem, po którym trzeźwiałem 4 tygodnie. Teraz przetrzymują mnie Polacy, każą mi słuchać disco polo i nie wypuszczą mnie, dopóki nie spełnicie ich żądań. Dopadli mojego zajączka. Mojego zajączka. A on miał dla mnie rowerek z małymi kółkami. Musimy go odbić. Dowiedzcie się, jakie mają żądania. Mów szybko, o co chodzi. Właśnie ścinamy rzeżuchę. To nasz agent z Warszawy. Jeden ze świadków twierdzi, że widział zająca na plaży nad Bałtykiem. Pił wódkę z Durczokiem. Najebany jak autobus. Kto? Zając czy Durczok? Nie wiem. Niech pan sam zapyta. Dobra, daj pogadać. Halo? Wiecie, co z moim prezentem? Nie. Jak to nie? A co z zającem? Polacy nie chcą go oddać. Jak to nie chcą go oddać? Wyślijcie tam 4 dywizje i niech go sprowadzą. To już nie te czasy. Polacy stawiają żądania. Wypuszczą go w zamian za 6 litrów żołądkowej, słoik ogórków kiszonych i 4 paczki mocnych. Grożą, że jeśli nie spełnimy żądań, zaczną upuszczać Martyniuka. Kurwa, oni nie znają litości. To nieludzkie. Jak tak można? Złożę na nich skargę do Strasburga. Niesłychane. Co za barbarzyńcy, żeby tak traktować biedne zwierzę. Naślemy na nich wszystkie trybunały Unii Europejskiej. Ale nas tam chyba nie lubią. Przecież pamiętają, że to my wywołaliśmy wielką wojnę. Już niedługo. No gratuluję ci tej waszej strategii. Cała Rzesza od miesiąca zapierdala po zająca. Robimy, co możemy. Wiesz, chodzi o ten rowerek. Jak widzicie, Führer jest zmartwiony sytuacją z zającem. Powiedzcie mu coś weselszego, na przykład o sytuacji w Polsce. Kazimierz Marcinkiewicz będzie walczyć w klatce. Afera w spółkach Skarbu Państwa. Prezes Orlenu brzydko się wysławia. Gospodarka popada w ruinę. Firmy bankrutują. Dzieci głupieją. Kobiety wróciły do kuchni. Ludzie przyzwyczajają się do życia w więzieniu. Lewica szczuje na prawicę, a prawica na lewicę. A rozsądek? Hej ty, chodź na tu. Widziałeś gdzieś w Polsce rozsądek? Führer pyta. Nie. Rozsądek jest w odwrocie. W odwrocie. To się bardzo dobrze składa. W ten sposób sami się zniszczą. Sami, na własne życzenie, staną się niewolnikami. To dobrze. To dla nas...
Bardzo dobra informacja. Bardzo dobra. Lepsza niż zajączek.